Witam serdecznie, moim gościem Andrzej Plata, Kugra w Metalek. Witam serdecznie, organizatora. Zanim o meczu, fajna dzisiaj twoja postawa, zresztą przyzwyczaiłeś nas do tego, że naprawdę dużo dajesz temu Kugrafowi, doświadczenie, które jest naprawdę tutaj bardzo istotne. Andrzej, gratulacje za ten mecz, za wcześniejszy. Kugraf awansował dalej, zasłużenie. Co możesz powiedzieć o tym meczu? Pierwszym i o meczu dzisiejszym. To znaczy pierwszy mecz już można powiedzieć ustawił wszystko, bo wygraliśmy dosyć wysoko, 7-2 bodajże, także do dzisiejszego meczu podeszliśmy tak na spokojnie, bez jakiegoś większego stresu, choć wydaje mi się, że kontrolowaliśmy cały czas mecz, nie było takiej sytuacji, żeby nawet nasz drużyna doszła do remisu, cały czas prowadziliśmy grę od tyłu spokojnie, mimo braku kilku kluczowych zawodników, myślę, że wypadliśmy bardzo dobrze. Patrząc na tabelę Sufix Ligi Orlika, bo spotkałeś się właśnie drużyny ekstraklasowe, pierwsza drużyna z siódmą, można było przypuszczać, że będzie łatwo, gładko i przyjemnie, ale Baspal, trzeba im to oddać, że dużo siły wtworzyli i tak naprawdę nie było też tak łatwo wygrać w tym dwumeczu. To znaczy zawsze te drużyny z dołu tabeli szykują się na te drużyny, co zajmują czołowe miejsca. Baspal dzisiaj bardzo mocny skład miał, dużo zmian robili, szybkie zmiany, chcieli nas po prostu zabiegać, ale na spokojnie, kondycyjnie jesteśmy w miarę dobrze przygotowani, także myślę, że będzie dobrze też w następnych meczach. Jesteś taką drużyną, która właśnie tworzy fajny zespół i nawet w przypadku, gdzie nie ma Tomka Szczurka, Mariusza Szczurka, może tam jeszcze kogoś nie wymienię, ale chodzi o to, że brakuje osób, to i tak potraficie albo mniejszymi zasobami, albo w inny sposób reorganizować się i fajnie wygrywać spotkania. To znaczy my mamy taki, bym powiedział, bardzo równy skład, nie ma jakichś tam rezerwowych, wszyscy, każdy kto wejdzie na boisko w 100% oddaje walkę, serce i nie ma, że jest gorsza piątka czy lepsza. Każdy, kto wejdzie, fajnie sobie radzi na boisku i to też jest nasza przewaga. Czy mamy gołą piątkę, czy nas jest 10, nie stwarza nam to jakiegoś większego problemu. Zawsze inaczej może się trochę ustawiamy do meczu, jak jest nas więcej na zmianę, ale myślę, że jest okej. Idziemy troszkę w przód, wybiegniemy do półfinałów. Waszym rywalem będzie Dom Westenny Sylwia. No. Pytanie proste, no bo jednak ta Sylwia wam nie leży. Statystycznie patrząc, to nie wygraliście jeszcze z nimi ani razu, także czy to jest fatum, czy to po prostu nie siedzi drużyna i co zrobić, żeby ich w końcu pokonać? No mamy troszkę pecha do tej Sylwii, ale myślę, że tym razem postaramy się jakoś to zmienić i 3 punkty muszą powędrować na nasze konto. Puchar Ligi, Sufix Liga, na przemian granie. Za dużo, fajnie, w sam raz. Czy 2 fronty Ligi też potrzebne? Mi się wydaje, że 2 razy w tygodniu to jest bez problemu. Raz w tygodniu też dużo więcej jest odpoczynku, każdy też ma jakieś tam swoje zajęcia, ale myślę, że nawet jak jest tam co drugi, co trzeci mecz, co trzeci dzień mecz, człowiek jest wtedy w formie fajnej, jest okej, jest dobrze. Może być dużo więcej meczy w tygodniu. Może być więcej meczy. I ostatnie pytanie, wygraliście Ligę Futsalu. Dążycie do wygrania Ligi Orlika i dążycie do Pucharu Ligi, do zwycięstwa. Zgarniecie wszystko? No czas pokaże, zobaczymy. Jak na razie wszystko idzie po naszej myśli, także zobaczymy na koniec sezonu, jak to wyjdzie. I zdrowia życzę, bo ostatnio kontuzje u was się przytrafiły. Było parę kontuzji, już niektórzy chłopaki się tam wyleczyli, ale myślę, że jak zacznie się już Liga, to wszyscy wrócą do formy i będziemy walczyć dalej o pierwsze miejsce. Dziękuję za... Dziękuję ślicznie.